Hej, siema! To jest kolejny vlog wykładowcy. Dzisiaj będzie o obronach prac licencjackich czy magisterskich. Zbliża się ten okres, patrzę przez okno, już jest czerwiec. I w czerwcowej sesji odbywają się obrony. No i właśnie, jak wyglądają te obrony? Ponieważ to budzi często jakiś taki lęk czy niepewność. Nie ma czego się bać, bo obrona jest wisienką na torcie i często nawet formalnością. Dostałeś wszystkie zaliczenia, napisałeś pracę, co jest bardzo trudne. No i teraz już jest wreszcie ta obrona. Czyli nie ma za bardzo czym się stresować, trzeba do tego podejść na luzie. No i jeżeli już napisałeś pracę, no właśnie, tutaj mam jedną z prac. Praca licencjacka, a tam za mną, jak widzicie, jest ich więcej. No i jak napiszesz już tę pracę, no to czym się stresować? No ale wracamy do tego, jak to wszystko wygląda. A więc budzisz się rano, dzida na uczelni. No i na uczelni spotykasz swoich ziomków z grupy, a w zasadzie to z seminarium. Przybijasz piątkę, no i czekasz na swoją kolej. Przeważnie do tej sali czy do gabinetu, w którym odbywają się obrony, jest kolejka, jest jakaś lista, przeważnie alfabetyczna. Przed wejściem przyglądasz jeszcze notatki, zagadnienia, które oczywiście się przygotowałeś doskonale i wchodzisz do środka. No i wchodzisz do środka i tam ciebie spotykają trzy osoby. Jest tam twój promotor. Jego znasz, lub promotorka. Jego znasz, bo pisałeś tę pracę, przychodziłeś na seminarium i to jest twoje oparcie. Jest też recenzent, który ocenia twoją pracę oraz jest przewodniczący lub przewodnicząca komisji. I wchodzisz do sali, przewodnicząca komisji sprawdza twoją tożsamość. Siadasz i losujesz pytania. Losujesz dwa pytania, dodatkowo dostajesz trzecie pytanie i jest to pytanie od twojego promotora i jest to pytanie związane z treścią twojej pracy. Czyli dokładnie wiesz, o czym ono będzie. Nie wiesz, jak ono dokładnie brzmi, ale wiesz, że będzie dotyczyło pracy. A jak dotyczy twojej pracy, to oczywiście potrafisz na nie doskonale odpowiedzieć, bo pracę napisałeś samemu. Nie ma czego się przejmować, a więc doskonale jesteś do tego pytania przygotowany, czyli jedno pytanie już masz z głowy. Na te dwa pytania kolejne odpowiadasz na luzie i swobodnie i ta cała obrona jest jedną wielką dyskusją. Czasami zbacza się z tematu, dotykając innych zagadnień związanych z nauką, ze studiowaniem, ale ta swobodna dyskusja jest jedynie wtedy, gdy student zna odpowiedzi na pytania. I to widać od razu. Ktoś przychodzi, zaczyna spokojnie mówić. Oczywiście po wylosowaniu pytań masz moment na przygotowanie, masz kartkę z długopisem i możesz sobie tam wypisać treści, które chcesz. Nie polecam pisania całymi zdaniami co jak, tylko może najważniejsze jakieś rzeczy, a najlepiej to iść od razu, kuć żelazo póki gorące i po prostu odpowiadać. Odpowiedziałeś, co miałeś odpowiedzieć, i wychodzisz z sali. Za drzwiami czekają koledzy i koleżanki, którzy dopytają się, jakie pytanie miałeś, co tam opowiadałeś, jak było. Więc opowiadasz, a w tym czasie komisja obraduje nad tym, jaką ocenę ci postawić. I czasami decyzja komisji jest bardzo łatwa. Jeżeli student, studentka odpowiadał bardzo dobrze i rozmowa była swobodna, no to bez problemu, to trwa bardzo szybko, wstawiana jest piątka z pytań. Jeżeli było trochę gorzej, to wtedy jest dyskusja pomiędzy promotorem, recenzentem, przewodniczącą komisji. Jak komisja skończyła obradować, to wołają ciebie do środka z powrotem, żebyś wszedł. Wszyscy już stoją w podniosłym nastroju i się uśmiechają. Przewodnicząca komisji ci gratuluje ukończenia studiów. Ściskacie sobie ręce i to jest wszystko. Bardzo łatwo. W kilkunastu obronach uczestniczyłem w swoim życiu i większość z nich była pozytywnych. Czasami ludzie po prostu zbyt się stresują i zjada ich stres. I czasami raz pamiętam taką sytuację, że studentka po prostu musieliśmy przerwać obronę. Ona wyszła, uspokoiła się i dopiero po pewnym czasie wróciła. A może wy
Drodzy widzowie, już się kiedyś broniliście i macie historię do opowiedzenia. Zachęcam do tego w sekcji komentarzy, a całą resztę zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo jak nie subskrybujecie, to będzie dwuja z obrony i będzie bardzo kiepsko, bardzo lipa.